Siemaneczko, z tej strony Tuba, tym razem Sele Italia SLR Team Edition, czyli edycja drużynowa, o tak. Macie cenę? Oho, tanio nie jest. ID Match S1. Edycja drużynowa, Extra Pounding, czyli Extra. No, nie wiem, czy takie ekstra, to nie jest zbyt miękkie. 30% karbonu, 175 gram, tu jest jakiś kod kreskowy, możecie zeskanować, jak spauzujecie sobie wideo. W takim dużym pudełeczku przychodzi. Tu mi się trochę to pudełeczko już rozwala. No. Dobra, otwieramy. Otwiera się tak, jest taka piękna prezentacja. Chodzi o pudełko i ogólnie wyjmujemy siodło, pudełko damy na bok. No i tak wygląda wersja drużynowa Team Edition. Czym to się różni? No czerwone wstawki z boku i po środku. Standardowy SLR, czyli ten taki kształt okrągły tutaj. Tu mamy kartę gwarancyjną. O, tego niestety nie mogę zdjąć, to siodło nie moje. Co tu z tyłu pisze? No, trochę światło mamy tutaj kiepskie. Trochę się odbija. Mamy tak napis carbon fiber, czyli 30% karbonu. No to wygląda jak carbon fiber. Przypomina mi to ten taki stop, który jest w Xterach Shimano, we wózkach. Bardzo podobny. Sele Italia logo z tyłu. Dwie naklejki Quality Control, czyli jakości kontroli. Nie wiem po co dwie, chyba za dużo mieli naklejek na fabryce. Tu jest coś. No, wykonanie bardzo, bardzo, bardzo dobre. Pręty TT316, czyli tytan. Tu jest podziałka 15C299. Tak wygląda z boku. Tak z tyłu. Z przodu. Jest troszkę, widzicie, podniesiony tył. Zmierzmy je. Czyli tak długość. To jak każdy SLR, tu chyba różnic nie będzie. Tak, 27 i 27,5 do tych tutaj czubków. 130. No, tu jest troszkę mniej chyba. Jest 135. Prawie 134. No, ale będzie 135, no. No, zważmy je, zobaczmy ile waży. Waga tym razem łucznik, nie hejłęk. Niestety musimy zważyć z tą kartą. Karta waży 8 gram. Czyli odejmujemy 8 gram. I mamy 194 gramy, a na pudełku pisze 175, no powiedzmy, że jest ok. Nie. No i co? Szydełko, wypełnienie mało. Wypełnienia to się ledwo co będzie widać. Widzicie, to jest max. Mocno przyciskam teraz. Także zbyt dużo wypełnienia nie ma, za to jest niska waga. Dużo ludzi jeździ na tych SLR-ach. Karty zachwala. Piękne, lekkie, siodło wytrzymałe. I tyle chyba, nie? Dzięki za oglądanie. Raz, dwa, trzy.